Szeroki uśmiech i kura na ramieniu. Takie rzeczy tylko na Spitsbergenie w książce Harald. 40 lat na Spitsbergenie, dzisiaj również u nas. Mi, że jesteście z nami na kanale książkowym w cyklu Literacki Zoom. Ja mam na imię Gabriel i dzisiaj opowiem wam o książce Harald 40 lat na Spitzbergenie autorstwa Birgera Amundsena. Harald 40 lat na Spitzbergenie ukazał się pod koniec stycznia nakładem Wydawnictwa Czarne i to jest kolejna książka z Czarnego, która zabiera czytelnika na daleką północ w rejony zimne, niegościnne. Wcześniej Taką podróż zapewniła nam Ilona Wiśniewska swoimi trzema książkami, które kręciły się dookoła Spitsbergenu, dookoła Grenlandii, ale też w taką daleką podróż zabrał nas Piotr Mikołajczak i Berenika Lenart w książce Zostanie tylko wiatr, gdzie mieliśmy Islandię i fiordy zachodniej Islandii. Po tych wszystkich tytułach przyszła pora na Birgera Monsena, który zabiera nas ponownie na Spitsbergen. Ale od trochę innej strony niż robiła to Ilona Wiśniewska. W książce Ilony Wiśniewskiej mieliśmy bardziej przekrój przez to, co się dzieje na Spitsbergenie. Od różnych kątów, ilona próbowała ten temat ująć. Natomiast Birger Amundsen w swojej książce Harald, 40 lat na Spitsbergenie, bierze na warsztat postać Haralda Soleima, który pod koniec lat 70. wyjechał na Spitsbergen, żeby zostać, można powiedzieć, takim pustelnikiem, traperem, człowiekiem, który żyje bardzo daleko od takiej rozumianej przez nas cywilizacji i utrzymuje się głównie z tego, co upoluje i co sam wytworzy. Oczywiście dokonując od czasu do czasu różnych podróży do większej miejscowości po to, żeby uzupełnić zapasy i tak dalej, ale generalnie trzon jego życia jest, jest raczej samotny. I ta książka, Amundsena, to jest tytuł, który opowiada nam o relacji, jaką ma autor z tytułowym Haraldem przez te wszystkie lata izolacji Haralda na Spitsbergenie. I ten tytuł ma takie cztery powiedzmy plany na których rozgrywa się powiedzmy akcja Pierwszym z, pierwszym z tych planów jest oczywiście historia, historia Haralda, który trafił na Spitsbergen. Dlaczego to się stało, jak do tego doszło i jakie były początki Haralda na Spitsbergenie. Kolejna historia to są fragmenty dzienników naszego bohatera, ale dodatkowo też dzienniki innych traperów przewijają się w treści, którą. Funduje nam Birger Amundsen. Dodatkowo mamy też taki wątek, powiedzmy, historyczno-społeczny całego Spitsbergenu i Svalbardu jako całość. A jako czwarty element można tutaj dorzucić tą taką właśnie prywatną relację Birgera Amundsena z Haraldem Soleimem, która kwitła przez wiele, wiele lat. I jak możecie się domyślać, Taka grupa, zróżnicowana grupa tematów, która przewija się w niedługiej, bo na 260 stron obszernej książce, może powodować pewne problemy. Szczególnie, że autor stara się, stara się to zrobić w obrębie krótkich, kilkustronicowych rozdziałów. I to jest tak naprawdę największy zarzut, jaki ja mam prywatnie do tej, do tej książki, dlatego że nie do końca po przeczytaniu całości wiem, o czym ona była. Nie do końca wiem, na czym autor tak naprawdę chciał się w tej swojej książce skupić, dlatego że te wszystkie plany, o których wspominałem, te dzienniki, ta relacja na temat życia Haralda, na, na temat tych warunków historyczno-społecznych panujących na Spitsbergenie, sprawiają, że w obrębie całego, całej książki panują, panuje dosyć spory bałagan. I z tego tytułu właśnie nie do końca wiadomo co jest głównym tematem tej książki. Oczywiście tytuł sugeruje nam, że głównym tematem jest Harald, natomiast nie do końca właśnie tak jest. Wydaje mi się, że emanuje tutaj taka potrzeba autora do tego, żeby opowiedzieć też trochę o sobie i to sprawia, że cała treść Haralda gdzieś się nam rozmywa. Wydaje mi się, że brakuje tutaj takiego skupienia się faktycznie na tej relacji, która łączyła właśnie Haralda z Birgerem Amundsenem, tak jak na przykład zrobiła to Patti Smith w swojej książce Poniedziałkowe dzieci, która e, jakby opowiadała nam historię o tym, e, co się działo dookoła e, życia Patti Smith, zarówno artystycznego, jak i powiedzmy od tej strony obyczajowej. Natomiast przede wszystkim skupiała się na relacji z jej partnerem Robertem i to, jak ona wyglądała na przestrzeni wielu lat. Tutaj e, trochę zabrakło właśnie takiego konkretu, takiego wejścia w to, jakie powiedzmy mięso, które jest, e, które mogłoby, które było między e, naszymi bohaterami. Jest to sprawa dosyć zaskakująca z tego względu, że Birger Amundsen to jest. E, Dziennikarz bardzo doświadczony, który wydał bodajże 12 książek. I taki bałagan narracyjny, który panuje w tej książce, mnie jako czytelnika bardzo zaskoczył, i to jest taki główny, i myślę, że tak naprawdę jedyny zarzut, jaki mam do tej publikacji. I mógłbym w tym momencie powiedzieć Wam, że to jest książka, która z tego względu jest bardzo nieudana, ale to nie jest takie oczywiste, dlatego że. Yy, Mimo wszystko jest to tytuł, który sprawił mi dużo frajdy i dużo, rado, dużo radości z tego względu, że sama postać Haralda, który ma różnego rodzaju trudności wynikające z życia w tak niegościnnym rejonie, jakim jest Spitsbergen, są bardzo fascynujące, czyta się to naprawdę doskonale, ta warstwa językowa książki jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i mamy tutaj takie poczucie powieści przygodowej, która, która właśnie wydarzyła, której akcja wydarzyła się na Spitzbergenie. I czegoś takiego zdecydowanie chciałbym przeczytać więcej. I jeżeli chcielibyście przeczytać po prostu reportaż, który jest z jednej strony właśnie takim. Reportażem przygodowym, który opowiada nam o wszystkich tych trudnościach, które można faktycznie na nie spotkać, od, począwszy od niedźwiedzi polarnych, skończywszy na po prostu zwykłym gromadzeniu np. materiałów na zimę, to jest to oczywiście książka dla Was. Natomiast jeżeli jesteście bardzo skupieni na takiej stronie technicznej reportażu, to myślę, że te problemy, o których wspominałem, mogą Wam przeszkadzać. Mi niestety w dużej mierze przeszkadzały, dlatego nie polecam tej książki z czystym sumieniem. I musicie mieć po prostu na względzie to, że jest to tytuł, który jest dosyć, dosyć nierówny ze względu na te problemy. Dzięki, że byliście z nami, i do zobaczenia następnym razem.